Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pilot z IKEA z rodziny Trout-Free. Jest to pięcioprzyciskowy pilot. Tutaj możecie zobaczyć. Posiada oczywiście standardową przełącz lewo-prawo, możliwość ciemniania, jak i możliwość włączenia. Fajnie się układa w dłoni. Generalnie, jeżeli chodzi o budowę, to tu jest tworzywa, a od spodu ma takie kauczuk, gumę, coś w tym rodzaju, więc jest to naprawdę fajne. Komunikację ma po Zigbee, co dla wielu może być zaletą, ponieważ możemy go połączyć z Home Assistantem. Ja na przykład tak robię za pomocą CC2531. Teraz Wam pokażę jego wymiary. Posłużymy się tutaj standardowym metrem. Jak widzicie, jest to 65 mm, jeżeli chodzi o szerokość jego, i jeżeli chodzi o grubość, to jest około 18 mm plus minus. Ale naprawdę bardzo fajnie trzyma się w ręce. Jeżeli chodzi o mocowanie, możemy go normalnie używać w ręce jako pilot i położyć gdzieś obok łóżka i tak dalej, ale również możemy zamocować go za pomocą magnesu na ścianie lub w którymś innym miejscu. Jeżeli chodzi o jego zasilanie, jest on zasilany baterią CC20323V, która jest w zestawie. Jeżeli mówimy o zasięgu jego, to jest on do 10 metrów. Naprawdę bardzo dużą zaletą w tym przycisku jest to, że w tym pilocie jest to, że on ma 5 przycisków. Czyli naprawdę, naprawdę dużo. Możemy sobie ściemniać oświetlenie, przełączać na przykład między oświetleniami lub innymi funkcjami, no i włączać poszczególne elementy. Oczywiście oryginalnie ten pilot jest dedykowany do serii IKEA, gdzie mamy bramkę lub bezpośrednią możliwość połączenia z oświetleniem ich. Jeżeli chodzi o parowanie tego pilota z na przykład CC2531 lub innymi elementami, no to mamy tutaj pod klapką, może się uda ściągnąć, o, przycisk, który w momencie, kiedy przytrzymamy, to zacznie nam się parować. No i tutaj widzicie również baterię, którą mamy zamieszczoną. W następnej części pokażę Wam, jakie komunikaty dostajemy z tego urządzenia w Node-RED-zie, ponieważ ja używam Node-RED-a do komunikacji, w sensie do programowania w Home Assistancie. No i zobaczycie sobie, co dostajemy, jaki komunikat, jak go możemy użyć do dalszego działania z innymi naszymi urządzeniami. Jeżeli chodzi o parowanie tego urządzenia, to musicie sprawdzić dwa sposoby, ponieważ jest to niejasno wyjaśnione. Jeden sposób to jest przytrzymanie tego przycisku powyżej 10 sekund, a drugi to przyciśnięcie 3 lub 5 razy ten przycisk. Ponieważ robiłem tak i tak i dopiero wtedy mnie się dodał ten przycisk do Zigbee MQTT, ponieważ miałem go usuniętego. Teraz możecie zobaczyć ten pilot na liście. Jest on tutaj. W momencie, kiedy będziecie go używali, na przykład w Node-RED-zie, no to ja sobie robię tak, że kopiuję link, w sensie nazwę tego urządzenia, przechodzę sobie do Node-RED-a musi się załadować. Ok, przejdźmy sobie na koniec. Tutaj mam flow dodany specjalnie pod to, ale usuniemy i dodamy jeszcze raz. Dobrze, więc mamy tego noda. Przechodzimy sobie do niego i tutaj wklejamy to, co było tam, ale tylko tą nazwę. Usuwamy sobie resztę, która jest ścieżką do niego. O, no i mamy akcję. I tutaj mamy już wszystko w zasadzie zrobione. A jeszcze sobie zmienimy. Żeby nie było takie długie. Do. Ok.
Teraz dodajemy sobie debug. Łączymy to razem. I dajemy deploy. Dobra. Jesteśmy w debug message, czyli będziemy dostawali informacje od tego noda. Dobra. Ja teraz przyciskam środkowy przycisk. I jak widzimy, dostajemy informację toggle. Na środkowym przycisku nie ma trzymaj, ale mamy te opcje w innych przyciskach. Teraz dajmy na to, rozświetlimy sobie, czyli mamy, dostaliśmy informację tutaj o przyciśnięciu. Usuniemy sobie to, żeby było czytelne i teraz przycisnę ten przycisk dłużej. Jak widzicie, dostajemy informację hold. I tak możemy sobie zrobić z czterema innymi tutaj przyciskami w tym pilocie, co jest bardzo fajną opcją, ponieważ tak naprawdę mamy 8 przycisków plus ten środkowy, czyli łącznie 9. Jaka jest tego zaleta? Ona jest taka, że w momencie, kiedy mamy na przykład pilot, który ma dwuklik, to znaczy przyciskamy raz lub dwa razy, to ludzie niekiedy się denerwują, ponieważ po przyciśnięciu jeden raz muszą czekać. A to dlatego, że mikrokontroler musi poczekać określony czas, czy informacja druga będzie nadana. Tutaj tego nie mamy, tak? Bo on zapewne na zbocze opadające działa, czyli jak przyciśniemy, on już wie, że nie będzie przytrzymany przycisk. Więc dla osób niecierpliwych jest to naprawdę fajny pilot. Teraz tylko jako ciekawostka pokażę Wam całą wiadomość, jaką tutaj dostajemy. Usuniemy. Uruchomiło się. OK. Przyciskam środkowy przycisk. No jak widzicie, dostajemy payload jako toggle. No i teraz, jeżeli chodzi o tą informację i te informacje z innych przycisków, to już normalnie możemy sobie przerabiać, wybierać właśnie tą informację, która jest tutaj użyta, co zostało przyciśnięte. Ja gdzieś tutaj mam nawet taki przykład zrobiony. Dokładnie tutaj mam ten przycisk. Tutaj akurat chodziło o to, żeby też w nocy nie działało. No i tutaj mamy zrobione informacje, co ma się dziać, kiedy jest dany przycisk ciśnięty, tak? Czyli mamy lewy, prawy lub ten środkowy. No i on wtedy sobie idzie do konkretnej gałęzi tutaj w programie. No więc tak to wygląda. Jeżeli o mnie chodzi, to ja jak najbardziej bym polecił ten pilot, bo naprawdę fajnie działa. Bateria już w zasadzie działa drugi, nawet ponad 2 lata, więc całkiem sporo. No i działa naprawdę bez zarzutu. A dodając jeszcze do tego, że mamy tą funkcję hold, czyli przytrzymanie, to jest naprawdę, naprawdę fajne. Ja postaram się znaleźć jakiś link, gdzie są dostępne te piloty do kupienia. Oczywiście wiadomo, że one również są w IKEA. No ale gdyby ktoś chciał sobie kupić na przykład przez internet, no to coś takiego poszukam, postaram się dać w opisie. No i dziękuję Wam za oglądnięcie tego filmu. Proszę Was, subskrybujcie kanał. Piszcie komentarze o filmach, jakie jeszcze byście chcieli. Tematy, może jakieś urządzenia przetestować. Więc dziękuję Wam jeszcze raz i do widzenia.